Czy wiesz, że jeden z przedpremierowych zwiastunów gry Dying Light 2 przedstawia krótką scenę, w której to w opuszczonym budynku trójka bohaterów toczy walkę o przetrwanie z hordą zombie? Zakończenie tej historii nie jest pokazane w trailerze, ale gracz może poznać je już w samej grze. Wystarczy, że uda się do jednego z opuszczonych budynków w rejonie pętli centralnej. Niestety, po wejściu do jednego z pokojów okaże się, że dwie kobiety ze zwiastuna gry nie przeżyły spotkania z zombie. Z kolei zwłoki mężczyzny, który wyskoczył przez okno w ostatniej scenie trailera, można odnaleźć przed samym budynkiem. Obserwuj po więcej.